Wyście wiedźmi. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówię. No macie problem z jakimś potworem. W czarnej dziurze jesteśmy, a nie mamy problem. Nimpu. Us? Cześć mistrzowie i mistrzyni, witam was bardzo serdecznie z tej strony Ninja, a dzisiaj zapraszam was gorąco na kolejną wciągającą rozgrywkę w świecie Wiedźmin 3 Krew i Wino. Otóż tak, dokładnie dzisiaj z Geraltem kontynuujemy naszą przygodę bycia Wiedźminem. Idziemy aktualnie odwiedzić tablicę ogłoszeń, która znajduje się w pewnym kamieniołomie. Odnośnie tego kamieniołomu tutaj byłem i mam taką ciekawostkę. Otóż spadła tutaj krowa z nieba. Dosłownie, spadła krowa z nieba. O, piesek. Cześć piesek. Nie da się pogłaskać. Okej, spadła tutaj krowa z nieba. No i ta krowa z nieba, która spadła, załatwiła jednego z pracowników. Pracownicy się wkurzyli, stwierdzili, że to miejsce jest przeklęte i że nie będą dalej pracować. Załatwiliśmy odpowiedniego widłonoga, który był odpowiedzialny za tą sprawę. Taki latający zwierzak, można powiedzieć, mały smok, wręcz był tutaj w okolicy. Ubiłem dziada, nie żyje. Na wstępie tego materiału prosimy was o to, abyście już teraz zostawili łapkę w górę pod tym filmem, żeby materiał się lepiej wypozycjonował, to w większości moich widzów w ten właśnie sposób wspomagać moją działalność. O, dziękuję z góry. Również także przypominam o konkursie, który cały czas trwa i jest również także jak na moim kanale oraz na fanpage'u ninjagames.pl na Facebooku. Wejdźcie sobie, zobaczcie. Jako pierwszy przemienity post jest film konkursowy, w którym to właśnie otóż można wygrać 2 nunchaku oraz 5 kodów rabatowych na zakupy w sklepie AirType, gdzie mamy do zakupu różnego rodzaju broń do sportów i sztuk walki. Okej, przeczytajmy tablicę ogłoszeniową. Para staruszków w potrzebie. No to on mnie nie interesuje, jestem dziwko. To też mnie nie interesuje. Uwaga, kaleki. Okej, ostrzeżenie dla zbieraczy. Dalej brak roboty dla wiedźmina. Koniec cytrusa czteropalcowego i jego psów. Nie wiem. Wieści na temat Hanzy czteropalcego. Okej. Mamy jedno nieodkryte miejsce. Zobaczmy, gdzie to się znajduje. Może w okolicy tutaj. Bo wcześniej nie widzę. A, nawet 3 miejsca się nam tutaj pojawiły. Wcześniej ich tutaj nie było. A, to ciekawe. Czekajcie, bo... Coś mi tutaj słuchawki mówią, że nie są ładowane. A przecież są ładowane. O. No tak, faktycznie. Kabelek nie był do końca wpięty. Są faktycznie 3 miejsca tutaj. Może warto by je odwiedzić i byśmy wbili. Być może za pośrednictwem tych 3 miejsc tutaj poziom 54. Albo byśmy się do niego bardzo zbliżyli. Spróbujmy zatem. Okej, płotka. Chodź do mnie. Wskakujemy na naszego rumaka. Swoją drogą, patrzcie. Zmieniłem sobie miecz. Aktualnie korzystam z takiego... Dalia, 704 obrażeń. Natomiast brakuje w nim 2 tutaj miejsc na puste gniazda. Trzeba będzie kupić jakieś kamienie porządne. Myślałem o podpaleniu i przebiciu pancerza, albo w podpaleniu i zamrożeniu dodatkowo. I chyba raczej pójdę w stronę podpalenia i zamrożenia. Wtedy będzie zatrucie, podpalenie oraz zamrożenie. Dość mocno, wydaje mi się. Okej. No mam tutaj ładną fortecę, swoją drogą nie byłem jeszcze też w tych miejscach, więc to taka podróż nieznana, można powiedzieć. Okej, okay. Znaczy tutaj w tej fortece może akurat byłem, to wam zaraz odpowiem. Tak, w fortece akurat byłem, bo tutaj mieliśmy pewnego rycerza, ale tutaj mnie jeszcze nie było. Zatem wyruszajmy w nieznane. Okej, okay. W Tucson panuje całkiem ładna pogoda, w zasadzie taka sama jak dzisiaj i powiem wam, że świetnie gra mi się w Wiedźmina trójkę, jeżeli mam taką samą pogodę za oknem, a tą samą w grze. Okej, okay. Strzeżony skarb na wstępie, no to wypróbujmy sobie mój nowy miecz. Co prawda nie będzie on jeszcze w pełni swoich moich możliwości, ale i tak powinien nieźle działać. Okej, chodź tu, Gulu. I to mi się podoba, dużo lepszy od poprzedniego. Okej. Okay. Dobra, rozciągamy. Okej, okay, zatrucie ładnie wchodzi. Wszyscy dostali. No powiem wam, że mocny jest ten miecz. Mam tutaj... A, ten pad. Naprawdę. Zrobiło się to teraz wręcz, bym powiedział, trochę za proste. Jakiś trupusz. A co mają pod dołem? Okej, okay, jakieś beczki.
Zróbmy na początku małe boom. Podpaliła się? Nie. Ale teraz już chyba tak. Nie wiem jak wy, ale ja kocham wszystko co wybucha. Dobra. Nic specjalnego, jakaś cytrynówka. Serta śmieci w sumie jakbyś nie patrzeć. To ma być strzelony skarb, ale czekajcie, coś tutaj mamy. Jest ciekawa skrzynia. Pobrudzone tłuszczem zapiski. Pobrudzone tłuszczem. Nie można czytać jedyny fragment. Można czytać jedynie fragment notatki. Okej. Mamy recepturę transmutującą. Być może będę z niej korzystać później, zobaczę. Tymczasem jednak udajmy się do kolejnego znacznika, bo ten tylko podsycił moją ciekawość. Co znajduje się dalej? Dobra. Znaczniki są w podobnej odległości do siebie. No, łap się tu. Raptem 100 stóp. Lada momentu będziemy. O, czekajcie. Jakieś tu potwory, ale jak to jakieś wilki, to je zostawimy. Jak to będzie coś mocniejszego, to może jednak zaatakujemy. Co to za obóz? Obóz guli? No tak, dotarliśmy na miejsce. Kolejny skrzyżowany skarb. To są zgnilce! Z nimi trzeba nieco uważać. Z racji swojej natury lubią naprawdę wybuchać. Patrzcie. Swoją drogą też zabierają przez to sporo punktów obrażeń innym. Ale są to nieco, że tak powiem, bardziej rozumne stwory w walce od guli. Uciekaj! Ledwo. Okej. No chodź tu. Ups. Zostały z nich tylko plaki. Ale co mamy tutaj? Jakiegoś martwego śmiałka. Dobra, weźmy wszystko. Poplamiony pergamin. Od Jakusy Rudego. Schemat. Zbroja beklerskiego oficera. I przeciążenie w dodatku. To co my tutaj takiego ciężkiego znaleźliśmy? Miecz. To mi się nie przyda. To kiepskie jakieś. To też nie. Wywalić to. Nie zamienić, tylko wywalić. Tak jest. To też wywalimy, bo to zdecydowanie wszystko za dużo mi tutaj waży. Oficerska zbroja. Nie, Geralt tak nie może wyglądać. Tak wygląda najlepiej. Rycerska zbroja też wypieprzona. Dobra, no to wszystko co chciałem zrobić. Bardziej mi po prostu zależy na expie niż na kasie, no bo patrzcie sami, kasę to ja mam 36 tysięcy. Nie wiem na co mam to wydać w sumie. Całą winnicę sobie odrestaurowałem, jak najlepiej się tylko dało. Jak macie jakieś pomysły, w co można zainwestować kasę, piszcie śmiało w komentarzach. Okej. Swoją drogą fajnie byłoby, jakby zrobili na przykład Wiedźmina 3 MMO. Po prostu zrobiliby tutaj dodatkowe questy, wychodziłyby co jakiś czas i tak dalej. Ja bym grał, nie wiem jak wy. O, mamy tutaj chyba widłonoga właśnie. Nie, to jest otóż... Cholera, nie mogę tego przeczytać. Nieważne, teraz zajmę się walką. Z tym małym smokiem. Zaraz cię ubiję. Długo tak nie przeżyjesz. Kończ to, Geralt. Okej. No i odszedł do historii. Tymczasem jednak, czy tu nie ma jakiegoś leżania? Ma. Kolejny strzeżony skarb? Masakra. Trzy skarby aż. Okej. No i co? No i to wszystko. My to mało expa zarobiliśmy na to wszystko. No zawsze troszkę to jest za ubicie pewnych tutaj stworów, ale to nie jest to, czego się spodziewałem, szczerze mówiąc. No nic, nie ma co narzekać. Tymczasem jednak ja sobie sprawdzę tylko na czas i już wszystko wiem. No i jest tu jeszcze parę znaczników, które można byłoby w sumie odwiedzić. I się poważnie zastanawiałem nad odwiedzeniem tego oraz tego, bo ich też nie kojarzę, jakby mi się wcześniej wyświetlały. Może warto jednak tutaj zobaczyć, będzie jakieś miejsce mocy i zyskamy levela, a później od razu do wioski
I jeszcze również tak zahaczymy sobie jakiegoś ciekawego questa, którego właśnie chciałbym wykonać, a mianowicie będziemy sobie musieli porozmawiać z pewnym malarzem. W sumie teraz sobie już z nim porozmawialiśmy. Teraz mamy jeszcze jakieś wargi do ubicia, to już skorzystajmy z okazji. Zawsze będzie to jakieś 10 punktów doświadczenia więcej. Jak nic, mi się wydaje. Dobra, ale jak nie zacznę grać trochę bardziej na poważnie, to mogę źle z nimi skończyć. Ups, cholera, nie mam jaskółki. Dobra, zaraz mi się tylko troszkę życie zregeneruje tutaj. Przystąpimy do ataku. Jeszcze chwilę sobie z niej potańczymy. Dosłownie tańczący z wilkami. Wybiera teraz nowego wymiaru, nowego znaczenia. Okej, same błahostki jak na razie tutaj. Dobra. Kończymy zabawę. Napijmy się jeszcze jednego eliksiru. Zwołajmy płotkę. I wyruszajmy do następnego znacznika. W poszukiwaniu miejsca mocy. Jestem ciekaw, ile miejsc mocy jest na Skellige. Odnoszę wrażenie, że tam może być ich najwięcej. Generalnie to tam jest sporo znaczników jeszcze. Zobaczcie sami, jak to u mnie teraz wygląda w ogóle na całej mapie. Tak wygląda tu są. No jak widzicie, tu jest jeszcze trochę do zwiedzania. No i to byłoby tyle. Generalnie wszystkie tablice są zrobione. Natomiast wyspy Skellige. Na Skellige zobaczcie, to wygląda tak. Tu jest trochę takich. Na morzu jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, jak widzicie. Ale tak wchodzić tutaj nurkować, to nie wiem naprawdę, czy będę miał siły. Tutaj też jest tego dużo. Tutaj też. No i jest tutaj naprawdę sporo jeszcze tego do robienia. Okej. A jak wiecie, chcę przejść po prostu Wiedźmina, że tak powiem, z tymi znacznikami wszystkimi. Tak, żeby w pełni tutaj cieszyć się full rozgrywką. Okej. Ładna okolica. Godzina 17. Robi się powoli, powoli wieczorek. No i my też również docieramy do kolejnego znacznika. Kto wie? O. Jest tu jakiś budynek. W takich miejscach mogą się czaić upiory albo coś gorszego. Przejdę na tryb bojowy. Oj! Tak będzie lepiej. I na pewno bezpieczniej. Opuszczona posiadłość. Casa de Lacich. Ukryty skarb. No miejsce wygląda dość dziwnie. O kurde! Mamy upiornego rycerza. Okej, tak tego nie załatwię. Okej, ale magia działa na niego nawet. Zobaczymy, który z nas jest lepszym rycerzem. Dobra, jest mocny. Potrafi łupnąć z tego miecza dwuręcznego. Ale my też potrafimy łupnąć z naszego miecza, półtorej ręcznego. Łap go! Możesz mnie trochę tam przewalił eliksirami. Ale spoko, damy z nim sobie radę. Możesz mnie, Geralt, uciekaj! Jest! Padł! Okej. Dobra, rycerza mamy z głowy, a nie zostawiłeś jakiegoś miecza może po sobie albo coś takiego? Dobra, miecz może będzie w sarkofagu. Okej. Zapiski Rabulitias Hansit Strusa. Okej, jak chcecie to sobie przeczytajcie. O, nowe zadanie. No i tu już się robi coś interesującego. Dobra, teraz jesteśmy przeciążeni. Trzeba coś wywalić. Od razu lepiej. Zbadajmy to miejsce. Może jest to jakieś ukryte wejście. Warto by wejść do środka, jeżeli się da.
No, nic tutaj. Ale tutaj może coś będzie. Wejście do piwnicy albo coś. Wygląda na to, że jednak nic. Musi to być jakieś sekretne przejście. W domu Markinusa. W domu, czyli gra ewidentnie wskazuje nam jednak, że to powinno być tutaj. Ha, przecież tu jest drabina, nie zauważyłem jej. Dobra, zażyjemy z kółki. No i jest tutaj owa skrytka. Co tu mamy? O, jaki mechanizm. Rycerskie buty. 380 koron. Troszkę tego jest. O dziwo, nie jesteśmy przeciążeni. Jakie są te buty? 95. Nie, to zostawiamy nasze. Jest pamiętnik. Jest również także owy schemat jakiś. No dobra, coś tutaj ciekawego żeśmy zrobili. Łotka, chodź do mnie. Swoją drogą, oni mają ten epicki widoczek na te dwie skały. Próbowałem się dostać na te dwie skały, ale niestety nie da się. Po prostu byłem strasznie zły ze względu na twórców, że nie pozwolili mi tutaj dojść. No bo patrzcie, to nie wygląda jakoś specjalnie daleko. Tam generalnie pod to można podejść. O nie, to są te durne bestie. Z nimi to mi się nie chce walczyć. I tak posiadłość zapuszczona, nikt mi nie płaci za ich ubicie. Tam. Naprawdę da się podejść pod nie, da się przez moment przez nie iść, ale niestety nie da się wyjść na sam szczyt. No co mnie po prostu bardzo, że tak powiem, nie smaczyło. No bo kurde, no po prostu można tam podejść i dałoby się. Nie rozumiem tego, dlaczego tam gra nas od razu wywala. No jak, szkoda. W każdym bądź razie. Gdzie teraz aktualnie jesteśmy? Znaleźliśmy się tutaj. Dobra, to jak już leźmy te znaczniki, odwiedzimy również także i jedziemy do wioski Florville. Jest tam, to ci już od razu przeniesiemy. Czekajcie, chyba że jednak pojedziemy na inny znacznik, bo ten byłby może bliżej. Odległość ta sama, a później to znaczy... No to nie, to pojedziemy sobie jednak tutaj. Będzie wtedy, że tak powiem, to troszeczkę szybciej. Jak tam u nas z expem? 1500. No jeszcze potrzebujemy 500 expa. No nie jest to tak mało. Ale myślę, że jesteśmy to w stanie w miarę szybko rozwiązać. Jeszcze trochę znaczników by się zrobiło i na pewno by się też wbiło ten level. Kto wie, jak to będzie gniazdo potworów, to możemy dostać nawet i 100 punktów doświadczenia za taki jeden znacznik. Dobra, przejażdżka przez wioskę. Śniło mi się, że byłam wilkiem. O, to ciekawy sen, dziewczynko. Jedziemy! Może śniła o babci i czerwonym kapturku. I wilku. Tymczasem piękny zachodzik słońca się nam szykuje, wieczór. Bardzo malowniczy. A co się tutaj znajduje? A, obóz bandytów? Ukryty skarb. Kolejny. Zostawcie go! Tak wam nie pozwolę. Nie zginiecie. Geralt się zbagował. Dobra. Obijaj. Cóż co za nieszczęśnika dopadli. Jest i liścik. Dobrze, chcecie poczytać się? No i tak, w zatopionym statku. Tego się można było domyślić. Bo Kle pięknie wygląda tutaj. W oddali. Naprawdę, widoczki w Wiedźminie są przekapitalne. Tak samo szkoda, że na tamtą górę nie da się dojść. Na pewno dużo graczy by chciało. A kto wie, może doczekamy się jeszcze jakiegoś jeszcze jednego dodatku do Wiedźmina Trójeczki. Ja bym nie narzekał. Z przyjemnością bym pograł. Dobra, trzeba będzie tutaj poszukać owego skarbu. Tylko gdzie jest ten skarb teraz?
Trochę się tutaj ciężko obserwuje i ciężko się patrzy. Jak... O, czekajcie, już go widzę. Tam coś jest. Okej. No to wypływamy stąd. Udało się rozwiązać naszego questa. Tymczasem Geralt, wypływaj, bo się utopisz. Płyń. Wszystko idealnie zgrane. Teraz tak, gdzie najbliżej mamy do znacznika? Czy bliżej było może od razu podjechać prosto do Toussaint? Zaraz wam na to pytanie odpowiem. Zadanie poboczne. Porte Sitka. Spotkamy się z malarzem przy zachodniej bramie pałacu i ma strzelić nam portret. Nie wiem jak wy, ja bym chciał zobaczyć, jaki Geralt dostanie portret w dodatku krew i wino. Myślę, że ten quest może być jednym z dość mocno zabawnych. Ja jednak muszę opróżnić pewne rzeczy, bo waży mi tutaj wszystko za dużo. Zostaw mnie, głupi utopcu. Nie utopię, jeszcze utopił za chwilę. Dlatego teraz już prościutko zmierzamy do tej bramy. A tu się ładnie przespacerujemy. To może być w sumie nawet ciekawsze i lepsze niż szybka podróż. Sam bym się teraz nawet wykąpał w takiej wodzie. No wygląda to całkiem nieźle. Okej. A ty co tutaj czekasz? Docker, kim jest Docker? Siwy, idź do dzwonów. To z rozkoszy odsiwiejesz. Jakich dzwonów? Śliskiś jak węgorz, kolego. Ja bym ci pieniądza nie pożyczył. A idź pan. Nie chcę twoich pieniędzy. Dobra. Łotka, chodź tu. Potrzebuję twojej pomocy. Tak będzie nieco szybciej. Geralt w epicki sposób wszedł na podce. A my śmigamy tutaj nieco bocznym rejonem. Przepraszam wszystkich, których potrąciłem. No i nie da się już biec. Myślałem, że to może bokiem jakoś będzie się dało. Wiecie, no byłoby tak trochę szybciej. Dobra. Tu mamy normalnie jak ograniczenia prędkości. Dobra, ale tutaj możemy już galopować. Patrzcie, co tutaj się pali. Co tutaj się pali? Jedna sprawa. Czy to nie jest od głównego questa? Bo głównego to ja nie chcę jeszcze. Nie. To nie jest główny quest. Dziwne, że tu się tak pali. Nie zauważyłem, żeby kiedyś tutaj się tak paliło. Zbadajmy to. Wolniej. Co tutaj jest? Co oni palą? Możliwe, że wszystkie ciała. Dobra, miecze naostrzyłem, konie porządzony, pancerz na. Chyba tak. Po wszystkich tutaj. Po całej masakrze zrobionej przez wampirów. No tak, jakby się ktoś zastanawiał, gdzie się podzieli ci ludzie i pewnie te całe bestie i tak dalej, to właśnie tu. Wszystko miałbym wrzucić. Ale nie tutaj nasz droga powinna prowadzić. Chyba przez tę walkę z wampirami. A droga nas powinna prowadzić bardziej tu. Już. Staram trochę się skrócić tą trasę. Sir Milton, taki przez nas. Aha. Czekajcie, czy ja stąd tutaj mogę jeszcze przejechać? Jeszcze dam radę. Dobra, nie ma źle. Lecimy dalej. Dziwny namiot. Swoją drogą. Teraz pytanie, czy stąd będzie się dało tak tutaj dojść? Gdzie mnie quest prowadzi? Bo tego to ja nie jestem do końca pewien. Bo jeżeli mam wejść do Beauclair, no to ja tak nie wejdę tutaj do Beauclair. A się chyba dałem zrobić. Chociaż... No tutaj musiałbym dojść. A tutaj są niezłe skały.
Nie no, gra mnie jednak prowadzi, że może tam radę tutaj to jakby objechać. A płotka ma niezłe tarapaty. Dobra, wypad stąd. Idziemy na piechotę. Potem cię płotka zawołam. Mam nadzieję, że nie będziesz się gniewać. Okej. Geralt da radę wszędzie wejść. Dobra, już się zbliżamy do miejsca. Zaraz się kimniemy i powinniśmy tutaj spotkać malarza. Dobra, dotarliśmy na miejsce. No to prześpimy się tutaj równo o południu, żeby miał dobre słońce. Bo wiadomo, dobre słońce jest ważne przy takich pracach artystycznych. Abyśmy mogli normalnie patrzeć elegancko na nasz portret w trakcie jego tworzenia. A zatem, panie malarzu, przyszedłem, jak pan mówił, w południe. Spóźniłem się 4 minuty. Witaj. Jestem. Och, w takim razie ruszajmy. Przy odrobinie szczęścia zdążymy akurat na najlepsze światło. Wyjdzie nam doskonałe chiaroscuro. Okej. Chodźmy. Czego się nie robi dla sztuki? Lepiej jedźmy konno. Będzie szybciej i odrobinę wygodniej. Dobra. Mój obraz, synogarlica nad łanem burzanu, wisi w książęcym pałacu. Kuroliszek, którego upolowałem, też wisi. Wypchany. Niewykluczone, że łanem burzanu. Miałem kiedyś pędzel z piór kuroliszka. Był doskonały do nakładania tempery, ale straciłem go. Kot mi go zwęczył. Po co kotu pędzel? No, do malowania przecież. Mówiłem, że to był doskonały pędzel. I drogi. Jak to? Kot maluje obrazy? Obrazy? Marne chałtury. Potrafi tylko kopiować bardziej utalentowanych. Zaraz. Kot? Henri de Toulouse van Kot. Nic dziwnego, że o nim nie słyszałeś. Myślałem, że prawdziwy kot. Podrzędny pacykarz. I bezczelny. Dalej pójdziemy pieszo. No dobra, konie odpoczną. To ciekawe. Kot, który zwędził pędzel. A wy co tu porabiacie? Miłaczek. Wielogi państwo, przepraszam, że się ośmielę. Czy nie widzieliście tu w pobliżu zestawu farb i pędzli malarskich? Eugenio? Zdaje się, że ten człowiek czegoś od nas chce. Farby, wielmożni, farby i pędzle. Miałem tu przygotowane. Z całą pewnością nie widzieliśmy tu żadnych narzędzi rzemieślniczych, mój dobry człowieku. Jakiś problem? Wielki. Nie mogę przecież malować bez farb. Jestem skończony. Skończony. Chyba, że ty byś je znalazł? Zaraz się dowiemy. Nie masz ze sobą żadnych innych farb? Nie spodziewałem się takich komplikacji. Nic przy tym kwestii. Czego mógłbyś użyć w zamian? No wiesz co? Mam robić szkice węglem jak zwierzę? Dobra, ale węglem też się fajnie maluje. Mówisz, że zostawiłeś się w tym miejscu? Tak, dokładnie właśnie tutaj. Miałem tu wszystko pięknie przygotowane. Mogły się stoczyć ze wzgórza. No dobra, poszukam. Da się zrobić. A zatem przeszukajmy tutaj miejsca. Naśladuje sztukę, a nie odwrotnie. Tutaj nic nie widzę. Ale tu coś jest. Odkąd obejrzał to nowe przedstawienie. Plama z farby. Śmierdzi terpentyną jak sto nieszczęść. Okej. Skoro plama jest tutaj. O, tutaj coś jest. Niewyraźne ślady stóp. Ślady stóp? Jakiś gnomek albo coś? Ślady stóp. Wyraźne, ale bardzo małe. Dziecko? Biegło tutaj. No naprawdę ciekawe. A, czekajcie, coś tu było. Jest i kolejna plama.
To chyba dobry trop. Zdecydowanie. Zaraz się dowiemy, kto zwędził farby malarzowi. Dobra. Teraz tu. O, czekajcie. Tutaj też kapnęła farba. Wszystko prowadzi do jaskini. No nieźle. Mam kota? Mam kota. Okej. Ślad prowadzi w prawo, czyli w głąb. Nekery? To chyba one ukradły farby. Ale po co? Necker, artysta? Tego jeszcze nie słyszałem. Bierzmy się za nie. Jeszcze coś? No. I załatwione. Chyba tutaj. Akcesoria malarza. Farby. Te przynajmniej wyglądają na nienaruszone. Mogę je zanieść malarzowi. Okej, a co tutaj? Malunki naskalne. To mi wygląda na sylwetkę Neckera. A to duże, jakby troll? To chyba Neckery przedstawiły swoje zwycięstwo nad trollami. Sztuka propagandowa? Ciekawe. Jak widzicie, nawet niektóre potwory chcą zostać artystami. Albo mają duszę artysty. Tymczasem jednak, wyjdźmy z tej jaskini. I wydaje mi się, że tutaj na skróty można pójść. Tak, i nas od razu powinno wtedy już do malarza, aby zaprowadzić. On tutaj siedzi na górze, a ja nic nie widzę. Nic ja nie widzę tu. Bo mi kot działa i mnie ślepi. Ale musimy się śpieszyć, bo jest godzina 13:37. Jeszcze mamy dobre światło. Gdzieś tak do godzinki 16:17 myślę, że będzie bardzo dobre, ale później już będzie gorsze. I nasz artysta nie zdąży namalować tego, co musi. Jestem, panie malarzu. Mam twoje rzeczy. Świetnie! Gdzie były? Tylko tyle znalazłeś? Było tego więcej? Trzeba było lepiej pilnować swoich rzeczy. Dobrały się do nich Neckery. Po śladach farby trafiłem do ich jaskini. Użyły twoich przyborów do namalowania fresku na skalę. To była, zdaje się, scena batalistyczna. Żartujesz? Przecież to niemożliwe. Nachlapały na ścianę i tyle. No nic, ważne, że ocalały podstawowe kolory. Ruszajmy. Czekając na ciebie, wypatrzyłem lepsze... A z podstawowych kolorów możemy uzyskać każdy kolor, jakby ktoś nie wiedział. Okej. No to chodźmy na tą górę. Prowadź, panie artysto. Panie malarzu. Mam wsiadać na konia? No to wygląda. Całe szczęście, że pogodę mamy dobrą. Światło jest idealne. Absolutnie. Długo potrwa malowanie twojego dzieła? Najwyżej 6 godzin. Na dłużej i tak słońce nie pozwoli. Ale ten czas szybko nam minie. Utniemy sobie pogawędkę. W takim razie użyję eliksiru. W letargu czas faktycznie szybko mi upłynie. I to bez konieczności pogawędki. Nie. Potrzebna jest odpowiednia poza, mina. Żywe, przenikliwe spojrzenie. Letarg jest wykluczony. Mógłbyś wtedy nazwać swój obraz Wiedźmin leżący bez zmysłów wśród łanów burzanów. Żartujesz? Dowcipny Wiedźmin. Czemu? To mogło być całkiem dobre. Możemy galopować? Jednak chyba nie. No dobra, to spacerkiem. Dobra, czyżby to tutaj? Chyba tak. Teraz wolniej. To tutaj? Tak, doskonały widok. Najlepszy. To będzie doprawdy idealne tło dla naszego dzieła. Faktycznie.
Ładnie. Ciekawe, czemu nikt tu nigdy nie przychodzi. No nic, zastanów się, w jakiej pozie chcesz być uwieczniony. Pomyślę. Mamy wybór? Jednak nie. No dobrze. Wszystko gotowe. Możemy rozpoczynać. Czy wiesz już, jak będziesz pozować? Na koniu, w pozie heroicznej, na leżąco. W pozie heroicznej! Może po prostu będę stał. Z mieczem. Wspaniale! Tak! Poza heroiczna oczywiście. Bohater teraz jest waleczny, z mieczem wysoko wzniesionym. Szarżuje na... Szarżuj proszę na tamtą wierzbę. Zamieni się później na gryfa. Mogę zaczynać. No, chyba że życzysz sobie jeszcze zmienić pozę. To czekajcie, zobaczmy jak będą inne wyglądać. Spróbujmy czegoś innego. Później pewnie i tak na tego, do tego... No zobaczymy, będę jakie będą. Będę siedział na koniu. Niech poczciwa płotka też zostanie uwieczniona. O tak, koń to doprawdy doskonały pomysł. Ale byłoby lepiej, żebyś dosiadł mojego Aleksandra. Od lat jest nauczony pozowania. Później domaluję jakiegoś pokonanego gryfa, a teraz, proszę, głowa dumnie do góry. O tak, pierś podana do przodu. No do przodu, śmiało. Pęciny napięte. Napięte, powtarzam. Czy koń mnie słyszy? Mogę zaczynać. No chyba, że życzysz sobie jeszcze zmienić pozę. No też dobre, ale może inna poza. Spróbujmy czegoś innego. Zobaczmy to na leżąco. Położę się. Przynajmniej będę mógł się zdrzemnąć. Bohater leżący na boku, wsparty na lokciu, zapatrzony w dal, odpoczywający po walce. Truchło jakiegoś gryfa doda się później. Aha. I o żadnej drzemce oczywiście nie może być mowy. To już ustaliliśmy. To co, mam zaczynać, czy wolisz jednak bardziej dynamiczną pozę? Zobaczmy to. Ja sobie sprawdzę później wszystkie pozy, ale myślę, że zrobimy sobie to, co mi się najbardziej by podobało. W tym wypadku jest to zwykła poza heroiczna. Zobaczymy, jak powstanie taki. Może po prostu będę... Tak, tak, tak. Bohater, ten mogę zacząć. Tak, zaczynaj. No dobra, zaczynaj. Ale przygotujcie się na niezłe kino. A teraz przybierz, proszę, tę minę, no wiesz, tę, którą miałeś, kiedy ci zaproponowałem pozowanie. Tę minę, jak ja to... Aha, wściekłego, trykającego muflona. Dobrze. Tak, 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 tak. Mamy to, mamy. A teraz się nie ruszaj. No i? Długo jeszcze potrwa to malowanie? Niedługo. Całkiem niedługo. I tak tracimy już światło. Nie zmieniaj, proszę, ułożenia głowy. Postaram się. Postaram się też pamiętać, żeby nigdy nie wierzyć malarzowi. Gryf? Tak, wiem. Domalujesz go później. Bogowie! Gryf! Lecisz z tyłu. Uciekaj. Nie schowaj się. O, mamuniu moja! No to będzie naprawdę arcyhistoryczne tutaj dzieło. Dobra, jest i gryfuś do ubicia. Swoją drogą... O nie, nie, z tym gryfem nie ma żartów. Gryf bojowy! Trzeba przejść natychmiast. No chodź tu, gryfie. Ja ci pokażę, jak się was załatwia.
Nie lubisz ognia? Bierz go, Geralt. O, mocny. Jednak z Geraltem szans nie masz. Dobra. Generalnie już jest martwy. Chyba padł. Bestia została ubita. Ten quest jest lepszy naprawdę niż się spodziewałem. Tak. Już nic ci nie grozi. A dla mnie jest jasne, czemu nikt tu nie przychodzi. To terytorium łowne gryfa. Mamuniu moja, wystraszyłem się na śmierć. Nie przesadzaj, nie na śmierć. Żyjesz, bo wybrałeś sobie wiedźmina na modela. A co z twoim obrazem? Cały? Cały, ale nie. Nie mogę ci go teraz pokazać. Nigdy nie ujawniam niedokończonych płci. Będziesz mógł go obejrzeć jutro o tej samej porze. Zostanie wystawiony na rynku. O, ojej, ależ to ogromna bestia. Uwiecznimy go na obrazie? Domaluj. Tak, dodajmy go. To ścierwo może nam posłużyć za rekwizyt. Wyśmienicie. O, ciekawa paleta barw, proporcje. I te tekstury. Tak, będzie pasował. Chociaż... Domaluję go później w moim atelier. Widziałem dobrą ilustrację w encyklopedii Maxima Mundi. A ten jest jakiś taki, ja wiem, strasznie pocięty. Dobrze, niech będzie. Nie oszczędzałem go w końcu. Detale, tło dopracuję sobie potem, w wolnej chwili. Zresztą i tak tracimy już światło. Oto twoja zapłata za pozowanie. No i dzięki za ratunek. Ocalając mnie, ocaliłeś sztukę. Ocaliłeś też swój wizerunek dla potomności. Można tak powiedzieć. Okej, powiem wam, że quest długi. Naprawdę. Nie sądziłem, że to wszystko aż tak tutaj nam pójdzie. Trofeum sobie zarąbaliśmy, choć nie wiem, czy coś z niego będziemy mieli. W sumie te trofea są cholernie ciężkie, ja je trzymam chyba nie wiem po co. Czekajcie, tu mamy dla płotki. To nie trofea. Gdzieś to znajdowałby trofea? W przedmiotach fabularnych? Możliwe w sumie, ale... Nie dam sobie głowy uciąć. Mamy rzemiosło, alchemię. Okej, nieważne, mało istotne, sprawdzę sobie później. W ramach już mojej rozgrywki. Bo tymczasem jednak, naprawdę już ten gameplay jest bardzo, bardzo długi. I planuję go zakończyć na tym etapie, a już w następnym odcinku zobaczycie od razu portret Geralta, również także rozpoczniemy sobie jedną z misji głównej linii fabularnej. A tymczasem żegnam się z wami, pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach. Ostatni bok!